Jak mówi stare przysłowie, miłość od nienawiści dzieli tylko jeden krok. Jak to się stało, że stateczny mąż i ojciec, były żołnierz, dziennikarz, człowiek z zasadami, został oskarżony o zbrodnię? Oto historia jednego z najbardziej skomplikowanych procesów, który do dziś budzi ogromne wątpliwości. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Michael Peterson urodził się w 1943 roku niedaleko Nashville w stanie Tennessee. Ze względu na zawód ojca, oficera wojskowego, rodzina Peterson często podróżowała po świecie. W latach 60. Michael studiował nauki polityczne na Uniwersytecie w Durham w Karolinie Północnej. Wtedy też zdobywał pierwsze doświadczenia w dziennikarstwie. Pełnił funkcję redaktora studenckiej gazety Kronika. Wkrótce poślubił swoją sympatię, Patricię Sue. Doczekali się dwóch synów, Todda i Claytona. W 1968 roku został żołnierzem Korpusu Amerykańskiej Piechoty Morskiej i wysłano go na wojnę do Wietnamu. Do ojczyzny powrócił po 4 latach, odznaczony nadanym mu honorowo stopniem kapitana. Zwolniono go z wojska ze względu na wypadek samochodowy, w wyniku którego doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Peterson pracował później jako konsultant rządowy w zakresie wojskowości. Spędził ponad 11 lat poza granicami kraju. Przez jakiś czas mieszkał wraz z rodziną w Niemczech Zachodnich. Petersonowie obracali się głównie w kręgach rodzin urzędników wojskowych i żołnierzy. Z jedną z nich szczególnie się zaprzyjaźnili. To właśnie podczas pobytu w bazie lotniczej Rhein-Main, położonej między Frankfurtem i Darmstadt, poznał Elizabeth i Georgia Ratliff. Patricia i Elizabeth pracowały w tej samej szkole, zlokalizowanej na terenie amerykańskiej bazy wojskowej. Pary chętnie spędzały wspólnie czas. W październiku 1983 roku rodzinę Ratliff dotknęła ogromna tragedia. 34-letni George zginął podczas służby w Panamie. Elizabeth została sama z dwójką maleńkich dzieci, niespełna roczną Martą i 2-letnią Margaret. Petersonowie starali się jej pomagać. Szczególnie Michael czuł się zobowiązany wspierać wdowę. W końcu George był jego najbliższym przyjacielem. Peterson spędzał wiele czasu w domu Elizabeth. Często opiekował się jej dziećmi. Oboje utrzymywali, że łączyła ich wyłącznie przyjacielska relacja. To nie był jednak koniec serii tragedii. W listopadzie 1985 roku, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zginęła Elizabeth. Rodzina Peterson podjęła natychmiastową decyzję o adopcji dzieci Ratliffów i powrocie do USA. Niestety nowa rodzina osieroconych dziewczynek zaczęła się wkrótce rozpadać. W 1987 roku Michael i Patricia rozwiedli się. Na mocy porozumienia eksmałżonków synowie zamieszkali z matką, a córki pozostały z ojcem w Durham, w Karolinie Północnej. Za sprawą swoich adoptowanych dzieci Michael w połowie lat 80. poznał swoją drugą żonę. Kathleen Adwater, szefowa prężnie rozwijającej się firmy telekomunikacyjnej Nortel, mieszkała na tej samej ulicy, co były żołnierz. Rozwódka wychowywała kilkuletnią córkę z poprzedniego związku, Caitlin. Dziewczynka często bawiła się z Margaret i Martą. Peterson zakochał się w Kathleen i wkrótce zamieszkali razem. Caitlin Adwater tak wspominała ten moment. Mama wzięła mnie na bok i zapytała, co sądzę o tym, żeby Marta i Margaret zamieszkały z nami na stałe. Pomyślałam wtedy, że to przecież świetny pomysł. Takie ciągłe nocowanie z moimi najlepszymi koleżankami. Synowie Michaela, gdy dorośli, zaczęli podejrzewać, że to właśnie Kathleen była bezpośrednią przyczyną rozpadu związku ich rodziców. I że Peterson musiał poznać ją dużo wcześniej, niż oficjalnie przyznawał.
Pogodzili się jednak z decyzją ojca, bo zobaczyli, że tych dwoje łączy prawdziwa miłość, której, jak twierdzili, nigdy nie widzieli pomiędzy Michaelem i Patricią. W 1997 roku Kathleen i Michael pobrali się. Ona spełniała się jako bizneswoman i zasiadała w zarządzie instytucji dotującej lokalną działalność kulturalną. Wspierała też liczne organizacje charytatywne. On, po nieudanym starcie w wyborach na burmistrza Durham w 1999 roku, skupił się na rozwoju kariery dziennikarskiej. Regularnie pisał teksty do politycznej kolumny gazety Herald Sun. W swoich wypowiedziach często krytykował działania miejscowej policji oraz kwestionował postanowienia prokuratora okręgowego hrabstwa Durham, Jamesa Hardina. Nikt wtedy nie przypuszczał, że za kilka lat panowie spotkają się na sali sądowej po przeciwnych stronach barykady. Do 1991 roku Peterson wydał w sumie 3 powieści oparte na swoich wojennych wspomnieniach. 2 z nich, Czas wojny i Gorzki pokój, są dostępne w języku polskim. Za jedną książkę miał otrzymać od wydawcy zaliczkę w kwocie $500,000. Jego dzieła spotkały się z umiarkowanym uznaniem krytyków literackich i chociaż nie przyniosły mu międzynarodowej sławy, to pozwoliły na współfinansowanie zakupu okazałej 31-letniej rezydencji mieszczącej się w Durham na ulicy Cedrowej pod numerem 1810. Michael i Kathleen wprowadzili się tam po ślubie ze wszystkimi swoimi dziećmi. W opinii sąsiadów Petersonowie tworzyli wesołą, patchworkową rodzinę. Nie zauważono niczego niepokojącego w ich zachowaniu. Typowa amerykańska familia. Sprawiali wrażenie dobrze sytuowanych osób. Bill Peterson mówił, że dostrzegł pozytywną zmianę w podejściu do życia swojego brata, odkąd ten poślubił Kathleen. Ona była taka spontaniczna. Miała niesamowite poczucie humoru. Zawsze było z nią bardzo wesoło. Caitlin Adwater przyznała, że mama nieraz kłóciła się z ojczymem. Ale nie trwało to długo. Potrafili szybko dojść do porozumienia. 20 minut i było po sprawie. Dziewczynka podkreślała, że rodzice tworzyli kochającą się parę. Dzieci wspominały, jak co roku już na początku grudnia ich mama przeozdabiała cały dom bożonarodzeniowymi dekoracjami. Szczególnie lubiła ten magiczny czas, jak mówiła o świętach. Jednak ostatni miesiąc roku 2001 zapisał się w pamięci całej rodziny bardzo dramatycznie. Był dla Petersonów początkiem koszmaru, który spowodował rozłam wśród najbliższych sobie ludzi. W nocy z 8 na 9 grudnia 2001 roku Michael Peterson znalazł nieprzytomną, 48-letnią żonę leżącą w kałuży krwi u podnóża schodów na tyłach ich pięknego domu w Durham. Dyspozytor linii ratunkowej 911 odebrał zgłoszenie o 2:40. Dzwonił roztrzęsiony mężczyzna. Moja żona miała wypadek. Żyje, ale jest nieprzytomna. Spadła ze schodów. Ciągle oddycha. Proszę, przyjedźcie. Na pytanie dyspozytora, z jakiej dokładnie wysokości spadła małżonka, Michael udzielił dość nieprecyzyjnej odpowiedzi. 15, może 20 stopni schodów. Nie wiem. Przybyli na miejsce ratownicy nie mogli już nic zrobić. Stwierdzono zgon kobiety. Kilkadziesiąt minut po wypadku do posiadłości Petersonów dotarła policja. Pierwszym na miejscu zdarzenia był detektyw Arthur Holland z komendy w Durham. Tak wspominał tę sprawę. Powiadomiono mnie około 3:00 nad ranem. Wiedziałem tylko, że jadę uczestniczyć w dochodzeniu dotyczącym nagłego zgonu. Widok, który zastał na miejscu, opisał jako wstrząsający. Kobieta leżała bezwładnie na dole schodów, skąpana w kałuży krwi, z widoczną, głęboką, ciętą raną z tyłu głowy. Krwi było tak wiele. Wszystko było nią przesiąknięte. Na pierwszy rzut oka nie mogliśmy wykluczyć, że doszło tu do przestępstwa. Relacjonował detektyw Holland. Zszokowany mąż zmarłej trzymał ją w ramionach. Płakał. Nie reagował na prośby śledczych. Policja musiała oderwać go siłą od ciała żony. Michael stał boso. Jego spodnie były obficie poplamione krwią,
podobnie jak znalezione przy ciele Kathleen męskie buty do tenisa, skarpetki oraz ręczniki. Dębowe schody, ściany, wszystko było pokryte krwawymi śladami. Wezwany technik kryminalistyki orzekł, że według niego dom jest miejscem potencjalnego zabójstwa. Kolejne 20 godzin to intensywne przeszukanie rezydencji. Dokumentacja miejsca, gdzie znaleziono zwłoki kobiety oraz zabezpieczenie wszelkich śladów. Policja miała wtedy nadzieję jak najszybciej odnaleźć narzędzie domniemanego zabójstwa. Przesłuchano zrozpaczonego Michaela. Mężczyzna zeznał, że w dniu wypadku byli z żoną sami w domu. Dzieci przygotowywały się do zimowych sesji egzaminacyjnych na swoich uczelniach. 8 grudnia w południe małżonkowie wybrali się na wspólne zakupy. Na liście niezbędnych rzeczy znalazły się m.in. butelki drogiego wina. Petersonowie zaplanowali małą uroczystość. Mieli ku temu zasadny powód. Michael dowiedział się jakiś czas wcześniej, że znany reżyser z Hollywood interesuje się zakupem praw do ekranizacji jego najnowszej powieści. Cała sprawa była na dość zaawansowanym etapie. Peterson zeznał, że otrzymał już nawet zaliczkę. Według męża denatki, po powrocie do domu zjedli obiad. Około godziny 22:00 Kathleen odebrała telefon od swojego współpracownika. W tym samym czasie Michael przebywał w przydomowym basenie. Postanowił zostać tam chwilę dłużej i zapalić. Jego żona po skończonej rozmowie miała udać się do łóżka. Tłumaczyła, że była już bardzo zmęczona. Dalszy przebieg zdarzeń tego feralnego wieczoru pozostał tajemnicą. Wieść o śmierci Kathleen była ogromnym wstrząsem dla całej rodziny. Z koledżu wróciły wszystkie dzieci Petersonów, aby wspierać przeżywającego żałobę ojca. Córka kobiety wspominała: dowiedziałam się wszystkiego od mojej współlokatorki. Pamiętam, że spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała cicho: Caitlin, chodzi o twoją mamę. Ona nie żyje. Tymczasem przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości nie próżnowali. W połowie lutego 2002 roku, 2 miesiące od tragedii na Cedrowej, policja otrzymała dokładny raport patologa badającego zwłoki Kathleen. Zawarte w dokumencie informacje rzuciły na sprawę nowe światło. Liczne rany szarpane, ślady wyrwanego naskórka na głowie, wielokrotne stłuczenie czaszki w części tylnej, krwotok podpajęczynówkowy średniego stopnia, stłuczone plecy, tylne części ramion, nadgarstki, dłonie, liczne otarcia na twarzy i rękach. Przyczyna śmierci – uderzenie głowy tępym narzędziem. Zdaniem specjalisty, kobieta została zatłuczona na śmierć. Raport toksykologiczny wskazał, że we krwi i moczu pani Peterson znajdowały się śladowe ilości alkoholu. Patolog ocenił, że gdyby Kathleen sprawdzała swoją trzeźwość za pomocą alkomatu, urządzenie mogłoby nawet nie wykryć, że cokolwiek wypiła. Co ciekawe, na odnalezionych w domu w dniu tragedii kieliszkach nie znaleziono żadnych odcisków palców kobiety. Przeczyło to zeznaniom Michaela o wspólnym świętowaniu przy butelce wina. Kilka godzin przed śmiercią Kathleen zażyła między 5 a 15 mg Valium, czyli środka uspokajającego. Powtórne badania laboratoryjne brunatnych śladów doprowadziły policję do szokującego odkrycia. O ile krew na schodach i ścianach domu była świeża, tak ślady znalezione na ciele ofiary były w większości krwią, która już zaschła. Nie miały tego połysku, charakterystycznego dla krwi wypływającej ze świeżej rany. Zlokalizowanie zaschniętej krwi oznaczało, że Kathleen mogła leżeć bezwładnie przy schodach na długo, zanim jej mąż zadzwonił pod numer alarmowy. Krople krwi na stopniach schodów uznano za wynik uderzenia ofiary narzędziem nieznanego pochodzenia. Policja podejrzewała, że przedmiotem, za pomocą którego zamordowano Kathleen, był pogrzebacz używany podczas palenia w kominku. Podarowała go siostra Kathleen, Candice. Zeznała, że pogrzebacz miał stałe miejsce w kuchni Petersonów. Kobieta wielokrotnie widziała, jak pani domu się nim posługiwała. Narzędzie jednak zniknęło. Funkcjonariusze przeszukujący dom wzdłuż i wszerz nie zdołali go znaleźć. Pośmiertne badania mózgu ofiary ujawniły tak zwane uszkodzenia niedokrwienne. Mózg był pozbawiony dopływu tlenu przez co najmniej 2 godziny.
Patolog napisał w raporcie, że Kathleen Peterson wykrwawiła się na śmierć. Także ułożenie jej ciała było w ocenie jednego z detektywów podejrzanie uporządkowane. Z mojego doświadczenia wynika, że naprawdę rzadko zdarzają się sytuacje, aby po tak gwałtownym upadku z dużej wysokości szyja ofiary była idealnie równo ułożona względem rdzenia kręgowego. Pojawiły się także dowody na to, że ktoś nieumiejętnie próbował oczyścić jeden stopień schodów z krwi. Zdaniem specjalistów, siniaki na rękach Kathleen były skutkiem dramatycznej obrony przed napastnikiem, a nie upadku. W grudniu 2001 roku Michael Peterson, jedyny świadek zdarzenia, został oskarżony o morderstwo własnej żony. W opublikowanym w tamtym czasie oświadczeniu mężczyzna próbował dowieść swojej niewinności. Kathleen była całym moim życiem. Wypowiadałem cicho jej imię tysiące razy. Ona jest ciągle w moim sercu. Nie mogę przestać płakać. Nigdy bym jej nie skrzywdził. Kiedy na policję nieoczekiwanie zadzwonił nowy świadek, wydano postanowienie o ponownym otwarciu dawno już odłożonej na półkę sprawy sprzed 16 lat. Rozpoczęto dokładną analizę okoliczności śmierci Elizabeth Ratliff. Kiedy tylko dowiedziałam się, co się stało z jego drugą żoną, aż wstrzymałam oddech. Od razu skontaktowałam się z detektywem zajmującym się śledztwem. Zapytałam go, czy ma świadomość, że dokładnie to samo przytrafiło się mojej siostrze. Peterson również był wtedy jedynym świadkiem zdarzenia. Elizabeth Ratliff została znaleziona martwa w swoim domu w Niemczech Zachodnich późnym wieczorem 25 listopada 1985 roku. Policję zawiadomiła zatrudniona przez kobietę opiekunka do dzieci. Nieruchome ciało Elizabeth leżało przy schodach. Doznała bardzo podobnych urazów głowy jak Kathleen Peterson. Potwierdzono, że ostatnią osobą, która widziała ją żywą, był Michael. Dzień wcześniej pomagał położyć jej dzieci do snu. Widzieli się również w dniu wypadku. Niania zeznała, że dookoła zwłok było podejrzanie dużo krwi. Za dużo, jak na zwykły upadek ze schodów. Sprawę badała wówczas amerykańska żandarmeria wojskowa. Wynik sekcji zwłok – krwotok śródmózgowy. Kobieta cierpiała na ciężkie migreny i stale zażywała przepisane przez lekarza silne środki przeciwbólowe. Śmierć Ratliff uznano za nieszczęśliwy wypadek. W kwietniu 2003 roku, kilka miesięcy przed rozpoczęciem procesu Petersona, prokurator zlecił ekshumację pochowanej w Teksasie Elizabeth Ratliff. Kolejną autopsję przeprowadzono w Instytucie w Durham, mimo sprzeciwu adwokata Michaela Petersona, który naciskał, aby badaniami zajęli się niezależni eksperci z Teksasu. To fragment opinii patologa sądowego z północnej Karoliny. Urazy na ciele ofiary nie są charakterystyczne dla przypadków upadku ze schodów. W mojej opinii powstały one jeszcze za życia pani Ratliff. Mogły być skutkiem uderzenia w głowę tępym narzędziem lub też siłowego uderzania głową o twarde podłoże. Skala obrażeń wskazuje na to, że mogły one bezpośrednio przyczynić się do śmierci kobiety. Proces, który rozpoczął się w lipcu 2003 roku, przyciągnął uwagę najważniejszych amerykańskich mediów. Ze względu na brak niepodważalnych dowodów winy, miał charakter głównie poszlakowy. Michael, wspierany przez dzieci, które nie dały wiary w to, że ojciec jest mordercą, od samego początku nie przyznawał się do zabójstwa żony. Prokurator pracujący przy sprawie Petersona nie zdecydował się na formalne oskarżenie go o spowodowanie śmierci Elizabeth Ratliff. Uznano jednak, że to zdarzenie w pewien sposób zainspirowało oskarżonego, aby upozorować wypadek kolejnej partnerki, prawie dwie dekady później. W trakcie rozprawy na jaw wyszły też inne szokujące fakty, przeczące wizji idealnej, kochającej się rodziny, za jaką chcieli uchodzić Petersonowie.
Jeden ze świadków zeznał, że kilka miesięcy przed wypadkiem Kathleen dowiedziała się o poważnych problemach firmy, w której pracowała. Akcje kanadyjskiego Nortela gwałtownie traciły na wartości. Dlatego rozpoczęto masową redukcję etatów. Siostra Kathleen zeznała, że kobieta wielokrotnie zwierzała się, iż wraz z końcem roku ona sama zostanie bez pracy. 6 dni przed śmiercią żony Michael wysłał do przyjaciela maila, w którym dzielił się z nim swoimi obawami o finansową przyszłość rodziny. Tak mi jej szkoda. Biedna Kathleen strasznie przeżywa kryzys w tym diabelskim Nortelu. Zwolnili już ponad 45 tysięcy ludzi, wyobrażasz to sobie? Ona ocalała, ale na jak długo? Tego nie wie nikt. Stres jest niewyobrażalny. Kobieta brała Valium na uspokojenie. Zdarzało jej się topić smutki w alkoholu. Caitlin Adwater, pytana o to, czy zaobserwowała u matki problem z nadmiernym spożywaniem wyskokowych trunków, odpowiedziała. W domu zawsze był alkohol, to prawda. Mama lubiła wypić, ale nigdy nie widziałam jej pijanej. Ona oddała tej firmie całe swoje życie. Była naprawdę zdruzgotana. Michael Peterson także przeżywał swoje własne frustracje. Kilka lat wcześniej, tuż po przegranych wyborach samorządowych, na jaw wypłynęło kłamstwo, którego dopuścił się podczas kampanii. Były żołnierz utrzymywał, że dostał za swoją służbę 2 medale purpurowego serca. To specjalne odznaczenie wojskowe ustanowione przez Jerzego Waszyngtona. Przyznawane jest w imieniu prezydenta USA tym, którzy zostali ranni bądź zginęli w czasie służby wojskowej w amerykańskiej armii lub walcząc u jej boku po 5 kwietnia 1917 roku. Peterson twierdził, że jeden z purpurowych medali otrzymał, kiedy w Wietnamie uderzył go odłamek wysadzonej miny. Później zmienił wersję historii i opowiadał, że uhonorowano go tuż po wypadku samochodowym w Japonii, gdzie stacjonował wówczas jako żołnierz. Tymczasem oficjalna dokumentacja przebiegu kariery wojskowej Michaela nie zawierała ani jednej wzmianki o nagrodach za zasługi na polu bitwy. Bill Peterson tak mówił w sądzie. Myślę, że wraz z upływem czasu to uczucie publicznego upokorzenia w nim tylko narastało. To nie jest coś, co pojawia się nagle. W pewnym momencie człowiek po prostu nie ma już nad tym żadnej kontroli. Oskarżyciel w sprawie Petersona skupił się również na uważnej analizie majątku rodziny. Chociaż wśród sąsiadów uchodzili za ludzi zamożnych, okazało się, że mieli poważne kłopoty finansowe. Ich długi sięgały 142 tysięcy dolarów. Przez ostatnie 3 lata życia Kathleen Petersonowie wydawali rocznie średnio 100 tysięcy dolarów więcej niż obydwoje zarabiali. Pojawiła się więc teoria, według której Michael zamordował żonę, aby otrzymać ogromne odszkodowanie z jej polisy ubezpieczeniowej. Synowie Michaela, Clayton i Todd, także nie radzili sobie z planowaniem własnych budżetów. Tonęli w pożyczkach i kredytach. 2 tygodnie przed śmiercią Kathleen Michael napisał wiadomość do swojej pierwszej żony, Patricia, z prośbą o finansowe wsparcie ich dorosłych synów. Odetchnąłbym wtedy z ulgą, bo tak bardzo się o nich martwię. Nie sypiam w nocy. Jak się pewnie domyślasz, nie mogę o tym rozmawiać z Kathleen. Mężczyzna zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że jeśli Kathleen straci intratne stanowisko, na co się ewidentnie zanosiło, małżonkowie nie będą w stanie dłużej wspierać studiujących dzieci, ani też utrzymywać ogromnego domu. W ciągu 6 miesięcy po śmierci kobiety Peterson otrzymał w sumie 347 tysięcy dolarów z ubezpieczeń i akcji, w które inwestowała jego małżonka. Kwota odszkodowania z polisy Kathleen, w sumie 1 400 000 dolarów, została podzielona między jej biologiczną córkę, Caitlin, i pierwszego męża zmarłej, Freda Adwatera. Okazało się, że także życie uczuciowe Michaela Petersona było pełne sekretów. Policja odzyskała z komputera mężczyzny serię maili, które ten wymieniał z 28-latkiem, trudniącym się prostytucją. Chłopak o imieniu Brad, podobnie jak Michael, również służył w wojsku.
Mężczyźni poznali się na jednym z portali internetowych. Brad zeznał, że Peterson napisał do niego po raz pierwszy w sierpniu 2001 roku, 4 miesiące przed śmiercią Kathleen. Pytany przez prokuratora o zakres usług, jakie świadczył, chłopak mówił: oferuję szeroki wybór. Zazwyczaj chodzi o dotrzymywanie towarzystwa pełnoletnim mężczyznom. Czasami w grę wchodzi coś więcej, na wyraźne życzenie klienta. Świadek zeznał, że pisał z Petersonem około 20 razy. Wysłał mu też swoje zdjęcia, kiedy oskarżony o to poprosił. Tak opisał szczegóły zawarte w wiadomościach, które obaj wymieniali między sobą. To wszystko wyglądało dokładnie tak, jak zazwyczaj odbywa się z moimi klientami. Chciał wiedzieć, jak wygląda moje życie, czym się interesuję, czy na pewno jestem gejem. Dopiero się poznawaliśmy. Na początku września 2001 roku mężczyźni planowali spotkanie w domu Michaela. Omówili już nawet cenę takiej usługi oraz niezbędne szczegóły. Nieoczekiwanie Brad zerwał wszystkie ustalenia i nie zobaczył się z Petersonem. Napisał do niego po prawie 3 tygodniach, jednak Michael więcej się nie odezwał. Bill Peterson powiedział: wszyscy w rodzinie wiedzieliśmy, że Michael jest biseksualistą. Ja sam zorientowałem się, kiedy byłem nastolatkiem. Mężczyzna wątpił jednak, aby Kathleen miała świadomość, jakiego rodzaju związki interesowały jej męża. Te słowa potwierdziła Caitlin Adwater. W jej opinii matka nie mogła o tym wiedzieć, a nawet gdyby, z pewnością podzieliłaby się z dziećmi tą informacją. Ona nigdy nie zaakceptowałaby takiego stanu rzeczy. Na komputerze Petersona zabezpieczono także folder, w którym znajdowało się prawie 2000 zdjęć nagich mężczyzn. Przypuszczano, że Kathleen mogła je przypadkowo odkryć w noc swojej śmierci. Podczas trwającego 3 miesiące procesu przesłuchano 65 świadków. Zebrano ponad 800 dowodów różnego rodzaju. Rodzina zmarłej wspominała, że podczas odczytywania długiej listy zarzutów, a potem przesłuchiwania kolejnych świadków, twarz skazanego ani nie drgnęła. Nie wyrażała żadnych emocji. Ława przysięgłych w składzie 12 osób debatowała nad werdyktem przez 15 godzin. 10 października 2003 roku Michael Peterson został uznany za winnego i skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Został skierowany do więzienia w Nashville. Caitlin Adwater stanęła po stronie swojej zmarłej matki. Ja wtedy straciłam coś więcej niż tylko mamę. Moją całą rodzinę, dom, wszystko przepadło. Jestem pewna, że to, co wydarzyło się tamtego wieczoru, było po prostu kulminacją ogromnej burzy. On ją zabił. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Margaret i Marta, adoptowane córki Petersonów, zerwały kontakt z Caitlin. Dla nich werdykt sądu był jednym wielkim nieporozumieniem. Sale rozpraw opuściły z płaczem. To było jak show telewizyjne. Tak sprawę podsumował sam Michael. Adwokaci ekswojskowego nie poddawali się. Składali wnioski o kolejne apelacje. Nie ustawali w próbach dowiedzenia, że ich klient jest niewinny. Jedną z najgłośniejszych teorii, jaką przedstawiono celem udowodnienia, że Petersona skazano niesłusznie, była ta o ptasim drapieżniku. Zakładała ona, że Kathleen Peterson została zaatakowana przez puszczyka. Atak sowy miał spowodować głębokie rany i rozcięcia na głowie. Przypuszczano, że przerażona kobieta uciekała w stronę domu z wczepionym w jej włosy oszołomionym ptakiem. Nie wiedząc, w którym miejscu dokładnie się znajduje, pani Peterson wbiegła na schody. W pewnej chwili potknęła się i spadła ze sporej wysokości. Na skutek utraty dużej ilości krwi straciła przytomność, a w konsekwencji zmarła. Oskarżyciele uznali przedstawioną koncepcję za niedorzeczną. W podobnym tonie wypowiedziała się patolog sądowa, która sporządziła raport po autopsji Kathleen. Jej zdaniem żaden ptak nie byłby w stanie spowodować aż tak głębokich nacięć na skórze głowy. Znaleźli się jednak trzej niezależni eksperci, którzy twierdzili, że przedstawiona hipoteza była bardzo prawdopodobna. Neurochirurg, lekarz weterynarii oraz pracownik Instytutu Genetyki
Dowodzili w spisanych pod przysięgą oświadczeniach, że rany Kathleen przypominały urazy doznane podczas ataku drapieżnych ptaków. Jak zapewniali, nie sposób porównać ich do uderzenia metalowym przedmiotem. W raporcie biegłych czytamy, że niektóre z obrażeń ofiary wyglądały jak trójząb. Można więc uznać, że spowodowały je ptasie szpony. Specjaliści dowodzili, że całe zdarzenie było nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Według nich sowa wplątała się we włosy ofiary, a ta spanikowana próbowała się bronić. Przerażone zwierzę wbijało się w głowę Kathleen coraz mocniej, doprowadzając w konsekwencji do ciągu zdarzeń zakończonych śmiercią kobiety. Prawnik Petersona oświadczył, iż laboratorium kryminalistyczne znalazło na ciele Kathleen 3 mikroskopijne ślady piór, a w jej włosach dostrzeżono igliwie oraz małe kawałki gałęzi. Zwolennicy tej linii obrony podkreślali, że wiele faktów przemawia na korzyść oskarżonego. Jego dom znajdował się w pobliżu lasu, gdzie obserwowano obecność puszczyków. Wskazywano, że ten gatunek agresywnej sowy jest znany z wielokrotnych ataków na spacerowiczów. Podkreślano, że małe ślady nacięć na twarzy zmarłej przypominały rany zadane ptasim dziobem. W sierpniu 2010 roku sprawa Michaela Petersona wróciła na łamach prasy. Stanowe biuro śledcze w Północnej Karolinie przeprowadziło dochodzenie, którego rezultatem było zawieszenie jednego z członków zespołu analityków do spraw badania śladów krwi, Dwayna Devera. Zarzucono mu wielokrotne krzywoprzysięstwo, poważne zaniedbania w pracy oraz fałszerstwo dokumentów. Dever był jednym z kluczowych ekspertów, którego zeznania w sposób znaczący przyczyniły się do skazania Petersona 7 lat wcześniej. Podkreślono, że w wyniku zaistniałej sytuacji wszelkie dowody, które zostały zebrane w sprawie przez zespół Devera, mogą tym razem zostać niedopuszczone przez sąd w ponownym procesie. W związku z ciążącymi na analityku zarzutami, Michael Peterson uzyskał prawo do powtórnego rozpatrzenia jego przypadku. Wynikiem tej rozprawy było warunkowe zwolnienie oskarżonego za kaucją w wysokości $300,000. 16 grudnia 2011 roku Michael opuścił mury więzienia i od tamtej pory odbywał karę w ramach aresztu domowego. Został objęty dozorem elektronicznym. 3 lata później sąd łagodził restrykcyjne warunki zwolnienia Petersona, dając mu m.in. prawo do większej swobody w przemieszczaniu się. Michael Peterson zdecydował się przyjąć zaoferowaną mu przez prawników propozycję. Przystał na wymogi tzw. doktryny Alforda. W amerykańskim prawodawstwie jest to sytuacja, kiedy oskarżony w sprawie karnej nie przyznaje się do popełnienia czynu zabronionego. Jednak przyznaje, że dowody przedstawione przez prokuraturę prawdopodobnie przekonałyby sędziego lub ławę przysięgłych do uznania go za winnego. Innymi słowy, Peterson miał świadomość, że sąd mógłby skazać go za zabójstwo w afekcie, bo dysponuje wystarczającymi w świetle prawa dowodami, choć on sam otwarcie uznawał się za niewinnego. Biorąc pod uwagę 8 lat, które odsiedział już w więzieniu, sędzia zdecydował się zwolnić Petersona z konieczności dalszego odbywania kary. Zdaniem Michaela nie było mu łatwo przystać na objęcie go tym specyficznym prawem. Miał wiele wątpliwości. Mówił, że ostatecznie przekonał go syn. Powiedział mi: tato, nigdy nie wygrasz. Bierz, co mogą ci dać i idź do domu. Jestem w stanie z tym żyć. Dobrowolnie przyjąłem przedstawione mi zasady. Chciałem to wszystko już skończyć. Wiem, że nie zabiłem Kathleen, niezależnie od tego, czy ludzie w to wierzą, czy też nie. Rodzina kobiety była oburzona postanowieniem sędziego. Wspomniana wcześniej siostra ofiary, Candice, nie kryła złości na sali sądowej. Doktryna Alforda to bzdura. Brutalnie pozbawiłeś życia kobietę, która opiekowała się twoimi dziećmi. Utrzymywała cię, kochała. Jesteś winny. Druga z sióstr, Lori, również otwarcie krytykowała orzeczenie sądu. To głęboko niesprawiedliwe, że zwrócono mu wolność zaledwie kilka lat po tym, jak najpierw ten sam sąd skazał go na dożywocie. Kathleen dalej leży w grobie, a on zaczyna właśnie nowe życie.
Patricia Peterson wspierała Michaela podczas procesu oraz późniejszego pobytu w więzieniu. Regulowała jego rachunki za prawników oraz pomagała finansowo ich wspólnym synom. Od samego początku była przekonana, że jej eks-mąż nie miał nic wspólnego ze śmiercią Kathleen. Jego z tą sprawą absolutnie nic nie łączy. Zawsze wierzyłam, że jest niewinny i nie zmienię swojego zdania. Patricia zmarła 8 lipca 2021 roku w wieku 78 lat na skutek rozległego zawału serca. Mimo rozwodu z Michaelem pozostali w dobrych stosunkach. Przez 2 ostatnie lata jej życia mieszkali razem w Durham. Syn pary, Clayton, tak skomentował decyzję rodziców. Nie zdziwiło mnie to. Byli partnerami. Troszczyli się o siebie nawzajem. Michael Peterson sprzedał rezydencję, w której zginęła Kathleen. Obecnie mieszka w parterowym domu w Durham. Wspierają go synowie i adoptowane córki. Jest już dziadkiem. Od czasu wyjścia na wolność wydał 2 kolejne książki, które są pamiętnikiem wydarzeń z grudnia 2001 roku. Serial dokumentalny Schody, oparty na sprawie Petersona, miał swoją premierę na platformie Netflix w 2018 roku. Został dobrze przyjęty zarówno przez widzów, jak i krytyków filmowych. Michael Peterson zarzucał producentom dokumentu stronniczość. Wyraził niezadowolenie, jeśli chodzi o sposób, w jaki został przedstawiony on sam oraz przebieg zdarzeń sprzed lat. Spędziłem z Kathleen najszczęśliwsze lata mojego życia. Nic złego nie zrobiłem. Kto zatem jest winien? Prawda o wydarzeniach tamtej grudniowej nocy nadal pozostaje tajemnicą. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci Historię już w przyszły poniedziałek o 20:00. Zapraszam, Kamil Barnowski.